Ja wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pieniądzach, o byciu bogatym, o byciu biednym. I jest to temat, który często przewija się w minimalizmie. Spora część minimalistów chce jednak oszczędzać i ma jakieś przeświadczenie o pieniądzach, że nie są one po prostu do wydawania na prawo i lewo na rzeczy materialne. Choć nie zawsze tak jest, oczywiście jest duża grupa minimalistów, którzy na przykład wydają dużo pieniędzy na rzeczy, ale mają ich mało, albo wydają dużo pieniędzy na jakieś przyjemności niezwiązane z rzeczami materialnymi, takimi jak doznania po prostu, jak podróże najczęściej mi się wydaje. W tym filmie chciałabym wam opowiedzieć o tym, co ja myślę, o tym, co ja chcę dla siebie w przyszłości jako minimalistka. I chciałabym odpowiedzieć też wam na pytanie, czy ja chcę być bogata. Bo właśnie a propos tych maili, które otrzymywałam i o czym nagrałam też filmik, a propos bycia biednym i minimalizmu, chciałam właśnie opowiedzieć wam, jakie jest moje miejsce w tym temacie i jakie są moje cele, jeśli chodzi o minimalizm, jakie są moje cele, jeśli chodzi o oszczędzanie. I tak, jest to filmik stricte o moich doświadczeniach. Chcę, żebyście wiedzieli, jakie są moje cele, jakie są moje potrzeby, jakie są moje marzenia, jeśli chodzi o finanse i o minimalizm też, żeby potem nie było jakichś niedomówień i żebyście poznali właśnie moje jakąś przyczynę, która zmusiła mnie poniekąd do tego, żeby zrobić no spend year, żeby ogólnie mniej wydawać pieniędzy. W zeszłym roku na jesień skończyłam studia i jako studentka ja oczywiście pracowałam, ale musiałam się po prostu utrzymać. Nie pracowałam na cały etat i miałam troszeczkę inne postrzeganie pieniędzy i chciałam przez to, że ja bardzo ciężko pracowałam przez w sumie 3 lata tych studiów turystycznych, które robiłam, chciałam sobie pozwolić na coś fajnego, bo bardzo dużo pracowałam w połączeniu właśnie ze studiami, które były wymagające z tego względu, że mieliśmy bardzo rozjechane zajęcia, więc ciężko było to jakoś połączyć w planie. Ale po co ja to mówię? Po prostu to było takie moje wytłumaczenie. Może złe, może nie, nie wiem. Tak sobie ja myślałam i tak zrobiłam. Że skoro tak ciężko pracuję i często nie śpię po nocach, bo miałam też nocki, potem zajęcia i tak dalej, to ja sobie chcę pozwolić na pewne przyjemności, na które normalnie bym sobie nie pozwoliła. I wiem, że teraz właśnie ja przed tym przestrzegam i to odradzam. I tak, z perspektywy czasu nie zrobiłabym już tak, ale szczególnie ostatni rok był naprawdę mega, mega ciężki i po prostu nie podołałam swoim własnym poradom czasami, szczególnie właśnie w ostatnim roku. No i wiadomo, potem przyszedł, no wiadomo co przyszło w zeszłym roku w marcu. No i ja też przez to straciłam pracę, bo pracowałam w hotelu na recepcji, więc z automatu wszyscy, którzy mieli umowy zlecenie, odlecieli od razu. No a ci, co mieli umowy o pracę, no to hotel czekał, aż umowy im się pokończą i nie przedłużył im raczej już większości umów. Z tego co wiem, gdyby nie moje oszczędności, które jednak miałam i to dość sporo, no to byłoby źle, byłaby bieda. A tak przez tak naprawdę 5 miesięcy ja nie pracowałam i nie robiłam nic. Wakacje tam przez 2 miesiące byłam w Niemczech, ale odkąd pandemia się zaczęła, czyli marzec, kwiecień, maj,
czerwiec, no właśnie, jeszcze wrzesień i październik ja nie pracowałam, więc gdyby nie te oszczędności, które ja wtedy miałam, no to no nie poradziłabym sobie i nie mogłabym się utrzymać. Dlatego w tym momencie jakby zaczęłam z czystą kartą, wchodząc w dorosłe życie i teraz widzę, że oszczędzam dużo więcej i mam dużo lepsze jakby motywacje, jeśli chodzi o oszczędzanie, bo wiem, że ten mój cel, który sobie wyznaczyłam, jest coraz bliżej i wiem, że warto po prostu się czasami poświęcić, bo czasami chcemy po prostu, pragniemy czegoś tak bardzo, bardzo, jakiejś rzeczy, ale no ja Wam już mówiłam, że warto sobie czasem powiedzieć nie i warto mieć swoje jasne i silne dlaczego. Moje dlaczego w tym momencie jest bardzo silne i no przed niektórymi rzeczami mogę się po prostu powstrzymać, nawet jeśli marzyłam o nich od roku. I tak, oszczędzam. Przez cały ten rok będę oszczędzać. Myślę, że przez następny rok też będę oszczędzać. I może i następny, może i kolejne 3-5 lat tak moje życie będzie wyglądało. A może nie. Zobaczymy, jak los się potoczy. Ale teraz przez to właśnie oszczędzanie, może inaczej, dzięki oszczędzaniu jestem spokojniejsza, jestem spokojna i nie boję się na przykład rzucić pracy, tak jak właśnie niedawno miało to miejsce. Nie boję się rzucić pracy, kiedy wiem, że warunki nie są takie, jakie powinny być, by właśnie nie moje oszczędności, no to ja bym tego nie zrobiła. Nie odeszłabym na pewno nie tak szybko, nie odeszłabym nie mając innej pracy już na starcie i nie miałabym tyle odwagi, żeby to zrobić, tym bardziej w tych ciężkich czasach, kiedy pracę szuka się bardzo długo. Ale w moim mniemaniu zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne również jest dużo ważniejsze niż pieniądze. I jeśli ja nie głodowałabym, nie umierałabym z głodu, nie wiem, nie mam też rodziny na utrzymaniu, nie mam dzieci, nie mam, nie wiem, męża, domu, kredytu do spłaty, więc ja sobie w tym momencie mogę na takie coś pozwolić i myślę, że nawet jeśli mamy rodzinę, to mamy też drugą osobę od tego, żeby nas wspierała i w trudniejszych momentach może coś tam dopomogła i wyrównała te finansowe jakieś luki. Ale warto walczyć o swoje dobro, o swoje zdrowie, czy to fizyczne, czy psychiczne, bo wiadomo, w pracy różnie to bywa i różnie się dzieje. No i taka jest moja historia, jeśli chodzi o oszczędzanie. Oszczędzanie mnie uratowało już 2 razy i myślę, że plułabym sobie w brodę, gdybym wtedy rok temu miała dużo mniej oszczędności albo nie miała ich wcale, jeśli wydałabym je, te pieniądze, na jakieś głupotki, na jakieś głupie rzeczy i miałabym te rzeczy i nie miałabym pieniędzy i myślałabym sobie, Boże, ile ja miałabym pieniędzy, gdybym nie kupiła tego czy tamtego. Przejdźmy do sedna. Czy w takim razie ja poprzez moje oszczędzanie dążę do tego, żeby być bogatą? Nie. Nie. Powiem Wam, że już o tym mówiłam, że są osoby, które chcą być bogate. Na przykład mój chłopak. On ma zupełnie inne postrzeganie na temat pieniędzy i ma inne cele, jeśli chodzi o pieniądze. I według mnie to jest spoko, to jest fajne, bo jakby pod tym względem się uzupełniamy, bo ja jestem bardziej właśnie taka, że sprowadzam go na ziemię i mówię, że nie kupuj tego, bo te pieniądze przydadzą ci się w przyszłości na przykład i nie warto tego kupić, albo trzeba zacząć oszczędzać. A on jest właśnie
taki sfokusowany, żeby się polepszać, żeby piąć się wyżej i wyżej i wyżej. I według mnie to jest bardzo dobre, że właśnie ja czasami mogłabym mieć tendencję, tak jak właśnie ten słowienny tusz do rzęs, który jest mi wypominany do tej pory, nad którym się zastanawiałam po prostu, czy go kupić, czy nie w filmie. I tyle. I potem właśnie snuły się już długie jakieś wywody, że koszt tego tuszu jest dużo mniejszy niż koszt czasu spędzonego na myślenie o nim, co nie rozumiem w ogóle, bo myślałam o nim dosłownie parę minut, więc nie wiem, ile mój czas jest wart w takim razie, ale właśnie mam taką tendencję do tego, żeby czasem odmawiać sobie takich prostych rzeczy, których nie warto sobie odmawiać, tylko dlatego, żeby zaoszczędzić więcej. No i właśnie mój chłopak ściąga mnie na ziemię i mówi: hej, po to są pieniądze i oszczędzanie to super sprawa, ale w tym przypadku to nie jest dobre. I jeśli my nie mamy takiego partnera, z którym się uzupełniamy, bo u was może być to totalnie na odwrót, no to trzeba sobie wypracować to w samym sobie, w środku, co nie jest, wydaje mi się, łatwe, ale na pewno jest do zrobienia. Więc odpowiadając na pytanie, jeśli o mnie chodzi, ja nie chcę być bogata. Nie mam żadnego... Jeśli zdarzyłoby się tak w moim życiu, że moja kariera by się tak potoczyła, super, naprawdę. Ale ja dążę do tego, żeby mieć stabilizację finansową, żeby nie martwić się o to, że jak przyjdzie gorszy czas, to co ja wtedy zrobię, żeby już osiąść w jakimś miejscu, przynajmniej na rok czy na dwa, znaleźć jakąś stałą pracę, dobrą pracę, która pozwoli mi i na oszczędzanie, i na pozwolenie sobie na jakieś przyjemności drobne czy większe od czasu do czasu. Tak, i to są moje cele, żeby mieć spokój ducha, żeby być spokojna o swoją przyszłość i żeby po prostu móc skupić się też na tym, co lubię i na tym, co kocham, i móc spełniać też swoje marzenia, niekoniecznie zaharowując się na amen, żeby potem powiedzieć, że jestem bogata. To nie jestem ja. To nie jest mój cel, to nigdy nie był mój cel i myślę, że nigdy nie będzie. Więc tak chciałam właśnie o tym porozmawiać, żebyście wiedzieli, jaki ja mam stosunek do pieniędzy, dlaczego oszczędzam. I powiem wam, że takie oszczędzanie, jakie w tym momencie mam, nie będzie wiecznie i być może wkrótce się skończy, wkrótce się zmieni drastycznie. Ale o tym będę wam opowiadała i myślę, że tylko krowa nie zmienia zdania, jak to się mówi. I jeśli na przykład ten rok będzie taki, a następny będzie zupełnie inny, ale nadal na przykład będę oszczędzać, to nie znaczy, że coś jest w tym gorszego. I jeśli wy inaczej oszczędzacie niż ja, też nie ma nic w tym złego. Pamiętajcie o tym. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał i że zostaniecie ze mną na dłużej. Subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie o tym. Dajcie znać, jak wy oszczędzacie, jakie wasze są cele. Do zobaczenia w przyszłym filmie.